ten weekend na antenie TVK WSM kolejna część relacji z absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej. Tym razem zobaczą Państwo dyskusję samorządowców o zmianach w budżecie i podziale wolnych środków za 2017 rok. Będzie też o podjęciu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wieluń na rzecz najemców. Radni podjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia włodarza miasta. Nowa pensja burmistrza Wielunia jest niższa i obowiązuje od 1 lipca tego roku. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek za wieloletnią pracę. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/5/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Wielunia pana Pawła Okrasy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 7 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej zwykłej większości głosów stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Tymczasem w czwartek 19 lipca odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Chodziło naturalnie o sprawę nieudzielenia burmistrzowi Wielunia przez radnych absolutorium. RIO po raz kolejny wysłuchała wieluńskich radnych i burmistrza. Zapoznano się ponadto z przedstawioną dokumentacją. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi Wielunia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wszczęła postępowanie w celu sprawdzenia, czy procedura absolutoryjna została w pełni wyczerpana i czy Rada podczas dyskusji nad absolutorium wykazała, że budżet został niewykonany, a winę za niewykonanie można przypisać burmistrzowi Wielunia. Regionalna Izba Obrachunkowa w pełnym składzie w dniu 19 lipca na posiedzeniu dokonała sprawdzenia dokumentacji, którą przekazaliśmy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak również przeprowadziła jeszcze ze mną, ponieważ uczestniczyłem w tym posiedzeniu kolegium, jak również uczestniczył pan radny Grzegorz Kucharski, burmistrz Wielunia. Jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa zadawała dodatkowe pytania i prosiła o złożenie wyjaśnień. W toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przez Radę Miejską, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa w toku całego postępowania stwierdziła, że Rada Miejska wykazała w trakcie dyskusji, że budżet nie został wykonany, zwłaszcza jeżeli chodzi o dochody majątkowe. On tutaj nie został wykonany w 37%. Jak również Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że winę za niewykonanie dochodów majątkowych ponosi w pełni burmistrz Wielunia i to stanowiło podstawę dla Rady Miejskiej, żeby nie udzielić burmistrzowi absolutorium za 2017 rok. Po ogłoszeniu decyzji postanowienia Regionalnej Izby Obrachunkowej prezes Izby poinformował, że to postanowienie jest ostateczne i nie podlega już żadnemu zaskarżeniu, więc ta uchwała jest jak najbardziej legalna, jest w obrocie prawnym.